Chciałam Cię wypuszczać, Ty, który jesteś w nas i wokół nas, który byłeś, jesteś i będziesz przez ten sam, który wypełniłeś nas swoją mocą i swoją obecnością, który zrodziłeś nas do nowego życia, który zanurzyłeś nas w Tobie, uwielbiamy Cię, kłaniamy się Tobie. Jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Ty nie zaczynasz się nie kończyć. Jesteś alfą i omegą. Wszelką ciemność, ogień nie płonie dziś, niż to.
przyjmują mnie go teraz. Ja biorę od Ciebie. Powiedz, ja biorę od Ciebie. To jest duch święty, ja biorę od Ciebie. Ja wierzę, że jesteś we mnie. Ja się teraz zanurzam. Ja poddaję mój umysł. Ja poddaję moje emocje. Ja przyjmuję od Ciebie namaszczenie. Ja przyjmuję namaszczenie. Ty przesuwasz mnie dalej. Powiedz do Niego, ja przyjmuję namaszczenie. Ja przyjmuję namaszczenie. Ja przyjmuję. Powiedz, ja przyjmuję. Udzielam. Powiedz, że przyjmujesz udzielanie od Niego. Przyjmuj dary. Przyjmuj dary. Przyjmuj dary. Twoi święci aniołowie.
Świętym. Powiedz teraz do Niego: Boże Ojcze, przyjmuję przez wiarę chrzest w Twoim Świętym Duchu. Wiem, że jest to za darmo. Nie muszę na to zasłużyć. Nie muszę tego wyczekiwać. Ja wiem, że Ty bardzo chcesz, abym teraz przyjął, Ojcze. Przyjmuję teraz. Przyjmuję teraz. Przyjmuję teraz. Kiedy pojawią się w Twoim umyśle wyrazy, prawdy różne, wypowiada je. Jeszcze dzisiaj wielu z Was, którzy przyjęliście chrzest w Duchu Świętym, będziecie budzeni w nocy. Staniesz w nocy, będziesz mówił w innych językach. To będą na początku pojedyncze litery, krótkie frazy. Potem to będzie się rozkręcać. Używaj tego. Duchu Święty, wypełnia ich teraz. Jesteś wielkim Bogiem. Wielkim Bogiem jesteś. Thank you.
wiarę, wiarę rzecz pewną. On udzielił Tobie rzeczy i Ty jesteś odpowiedzialny za to, aby tego pilnować. Nie trać niczego, co wziąłeś. Będą się przejawiać dary duchowe, będą działać różnego rodzaju formuły przekazu Bożego. Wzmocni się u wielu z Was słyszenie Bożego głosu. Wielu nabierze odwagi. Chciałbym, żebyście potem przyszli do pastora, składali świadectwo, co się wydarzało w związku z tymi rzeczami. Za chwileczkę będziemy się modlić o chorych i o przełomy w ludzkim życiu. Jeżeli są wśród Was osoby, które już dzisiaj widzą, że coś zaczyna się w nich zmieniać. Jeżeli przyjąłeś dzisiaj rzeczy i już widzisz je, chciałbym, żebyś mi mógł pomagać dzisiaj. To jest dla mnie ważne. Jeżeli będzie się pojawiało słowo wiedzy u Ciebie, chciałbym, żebyś przychodził i mi mówił. Chciałbym, żebyśmy teraz się wspólnie pomodlili. Dobry Ojcze, my teraz przyjmujemy, Ojcze, tą nową przestrzeń. I to jest nasza przestrzeń, Duchu Święty. Bo Ty powiedziałeś, że upodobało się Tobie dać nam królestwo. Tak, Ojcze, jest to nasze królestwo. Ty nam dałeś, Ojcze. Uwielbiamy Cię za to. Duchu Święty, przyjmujemy Twoje dary. Przyjmujemy Twoje namaszczenie. Za to, że odnowujemy to w sobie. Nikt nam tego nie ukradnie. Tak, Ojcze, wydamy stukrotny plon wszystkiego, co dzisiaj czyliśmy od Ciebie, Duchu Święty. Tak, Ojcze, nie dosyć, że owoc nasz będzie jeszcze bardziej obfity i wyraźny. To również Twoje przejawy będą coraz potężniejsze i większe. Duchu Święty, chcemy teraz, abyś używał każdego z nas do usługiwania ludziom, którzy potrzebują. Duchu Święty, my potrzebujemy Twojego słowa wiedzy teraz. My chcemy, Duchu Święty. My chcemy teraz widzieć w duchu rzeczy, które są ważne. Rzeczy, które są bardzo ważne. Chcemy teraz widzieć, Ojcze. Bo chcemy, żeby wiara ludzi, którzy są potrzebujący, rosła teraz. Tak, Duchu Święty. My teraz potrzebujemy manifestacji Twojego daru. Rozróżniania duchów, Ojcze. My chcemy to rozróżniać, chcemy widzieć. Ojcze, przyjmujemy to. Tak, Ojcze. Alleluja. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa bierzemy autorytet, jako Twój Kościół. Nad każdą chorobą, nad każdą niemocą, nad każdym zniewoleniem, nad każdą patologią wewnętrzną i zewnętrzną, nad każdą opresją demoniczną, nad każdą niemocą w ciele i psychice. Duchu Święty, my wierzymy w to, że tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus nie tylko stał się grzechem, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą, ale też stał się jedną wielką raną. Poniósł wszystkie nasze choroby. Psychiczne. A on tak, Ojcze, on został zniewolony również. Był prowadzony jak baranek na rzeź. Był zniewolony, Ojcze, abyśmy mogli być wolni. Był chory, abyśmy mogli być zdrowi. Tak, Ojcze, nawet okradziono go, aby jego ubóstwem byli ubogaceni. Abyśmy z uwagi na to, że jemu zabrano. Po prostu my mieli, tak, Ojcze, wierzymy w tą wymianę. Tak, Jezu, wierzymy, że zostaniesz odrzucony. Aby Ojciec nas zaakceptował. Alleluja. Uwielbiamy Cię, Jezus. I my teraz na podstawie tego, co już wiemy, ustanawiamy tą wymianę w naszym życiu. My przeczynamy każdą chorobę, każdą niemoc, związujemy każdy demoniczny byt, odsuwamy każdy diabelski plan. W imieniu Jezusa bierzemy autorytet na tym. Przeczynamy każdą depresję, każdą duchową stagnację. Zaklinamy wszelkie stwierdzenie, wszelką religię za fałszowanie prawdziwego chrześcijaństwa. Nakazujemy ciało, aby wracały do normy teraz. W imieniu Jezusa, przez Jego krew, przez Jego rany, przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Jezus! Uwielbiamy Cię. Alleluja. Alleluja. Chciałbym poprosić do mnie osoby, przez których się przejawiał chociaż raz dar uzdrawiania. Chodźcie tutaj do mnie, bardzo proszę. Ustańcie tutaj ze mną.
przynajmniej raz byłeś świadkiem manifestacji daru uzdrawiania działającym przez Ciebie. Dobrze. Chciałbym, żeby każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia, wyszła tutaj do przodu. Uzdrowienie fizyczne, uzdrowienie mentalne, uwolnienie od jakiegokolwiek wpływu demonicznego. Te osoby proszę wyjść do przodu. Wszystkie inne zostańcie w ławkach i módlcie się razem ze mną. Jak będziemy się modlić? Będziecie uwielbiać ze mną Boga, uwielbiać zespołem Boga. Dziękujcie Bogu za to, że w ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie i uwolnienie. Nie proście Boga o nic. Nie chcę, żebyście prosili Boga. Chcę, żebyście dziękowali, że otrzymaliście. Słowo Boże mówi, tylko wierzcie, że otrzymaliście, a stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymaliście, a więc bądźcie pewni, że posiadacie. Bądź pewny, że posiadasz. A więc nie proś. Bo ktoś, kto posiada, nie prosi o nic. Ktoś, kto posiada, jest wdzięczny. Okaż swoją wdzięczność. Nie będziemy rozmawiać o każdej chorobie. Ty teraz przynieś tą rzecz Bogu. Powiedz, Ojcze, przyjmuję uzdrowienie z tego i z tego. Ja teraz chcę, abyś przemówił do tej choroby. Ty. Przemów do tej choroby. Powiedz do tej choroby teraz. Przyjdź teraz, Duchu Święty.
W imieniu Jezusa my przeklinamy każdą chorobę, każdy ból, każdą niemoc. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelki ból usuń się teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelki ból usuń się. Przeklinamy wszelki ból. Przeklinamy wszelką niemoc. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelki ból w plecach, wszelki ból w nodze, przeklinamy Cię teraz. Wszelki skutek tego bólu usuwaj się. Wszelki ból w plecach, wszelki ból w nodze, przeklinamy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. 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 Kładłeś na nie ręce? Kładłeś, dobrze. Może sam jeden drugi, to się modli. Dobrze, dajcie mi instrukcję. Okej.
Połóż na nią ręce. Tam, gdzie ona ma, połóż jej. W imieniu Jezusa Chrystusa ja przeklinam wszelkie działania demoniczne w Kościele. Ja przeklinam wszelkie dowody. Wszelkie działania dowodowe. Bądźcie przyklęte. No bądź to, gdzie ma prawo funkcjonować. W imieniu Jezusa. Jeżeli kiedyś miałeś nowotwór, to nie mów mi o tym. Mów mi tylko, jeżeli w tej chwili jest Bóg w twoim ciele. Jeżeli w tej chwili jest Bóg. Zostaw ją teraz!